Jak tu się bawić? Daniel, gdzie masz sprzęt? A ty do Golasa się nie rozbieraj, ty! A to nie idziemy pływać? Nie. To na enduro! Tak, zapytam z ciekawości, bo kolegi głos kojarzę. Wy nie macie na YouTubie jakichś filmików nagranych? Mamy. Na 100%. Endura, no. Jeździsz, nie? No. Beton. Raz beton. No, siema. No i kurwa mówię, na 100% ten głos znam, no do chuja, nie ma opcji. Ten głos znasz? No. Siema. Celebrytę zawsze poznam. Jo. Tak? Cześć. Siema. Cześć, no. Jarek. Masz 13 tam narzędzia. KTM. Widzę Honda, to już widziałem, jak jechałeś. To SWM. SWM? Przerobiony na Husqvarna. O kurde. SWM-a miałem mieć, wiesz, 500. No ja chciałem 500, nie mogłem się doczekać, kupiłem 300 od kolegi, bo bym nową nie jeździł. Jak ten SWM chodzi? Zajebiście. Jestem w szoku. Później odpalisz, jak się ubierzemy? No nie jest przerobiony, wiesz? Aha. Nie jest na fabryce, bo... Pierwszy raz widzę SWM-a. Bo ma chujowe plastyki fabryczne. I założyłem od Husky. No bo to jest Husqvarna, tylko... Nie. Starej linii produkcyjnej. Ja jestem mega w szoku. Zajebiście. Za te pieniądze, nie? Bo to wiesz. A ja tam nie jara, ale teraz się przewróciłem i uchwyt od licznika załamałem, wiesz? Coś ty. No, ale działa. Ja zamówiłem, rozumiesz, 500, oni chcieli jedynie pieniądze wziąć, ale nie mieli motocykli. Aha. Się wkurwiłem. Dobrze, że nie wysłałem pieniędzy, a już prawie wysłałem. Żeby kask ci nie spadł? No i tak. No i w końcu kolega, który kupił w lutym, w ogóle nie jeździł, no to od niego wziąłem. 300, no chciałem 500, bo... Wagowo jak to? Właśnie, on ta 500 się podobno niczym nie różni. Niczym nie różni, no. Znaczy minimalnie tam ten silnik jest minimalny. Jakieś... Chociaż ci powiem, że kurwa już nie wywiózł i złamałem nogę. To jest może dobrze wziąć. O! Tydzień go miałem i złamałem. Fabryka, rozumiesz? Była ekologia i był taki zmulony z dołu. Kupę mi paliwa dodał, zmienił mi wydech, wyjebał i na jeden przerobił. No i wziąłem plastiki od razu z Husky, bo chłopaki połamali te fabryczne, no. Bo były chujniowe. A te się jakoś trzymają. Patrz, czacha jebła mi. A on może być zarejestrowany, ten SWM? To jest normalnie zarejestrowany. Kurde. Nawet, bo widzę, jakie runkowskazy są. Tak, nie, no wszystko miałem. Od rolgazu. Kurwa, z lawetą jeździ. Trochę zobacz. Słuchaj, 20, ja dałem za niego 23, on kosztował 25, a teraz już podnieśli te ceny, tylko że oni nie realizują zamówień, w tym sensie, że wiesz, tam te fabryki przez tę pandemię są blokowane. No tak, część nie. 20 rok cały czas, kurde, oni nie mają zrealizowane. No, ja zamówiłem w czerwcu, ja byłem pewny, że oni nie mają. Ja sprzedałem, bo miałem CRF-ę, sprzedałem swoją CRF-ę i kurwa chciałem od razu kupić coś, wiesz. Biegnę, kurwa, zamawiam, oni pierdolą mi, że oni ich nie mają mieć. Ja dzwoniłem do gościa i mówi, że nie mają. Nie no mają. Ale pierdolili na internecie wszędzie, że niby mają. O, KTG, super cena. Ja już przejechałem się, bo ci kumple moi kupili. Że kurwa biorę to, nie? A jak to, powiedz, tutaj na tym terenie się sprawuje? Bezproblemowo, wiesz, no ja tutaj... Ja jestem bardziej motocrossowy trochę, nie? Chociaż, no... do takiej jazdy, wiesz, może ona nie jest tak lekka jak beta, nie? No nie ma tej zwinności, wiadomo, to jest inna konstrukcja, inny rok, no jest 10 lat różnicy, no to jest. Wiadomo. Ale sprzęt jest za jedną trzecią ceny. Kurwa, no. Ale zapierdala ci powiem, no nie wiem, no to wiesz, zależy jak to mi nam pasuje. Daniel lubi to, jak on ci przetestuje, to zobaczysz. A ten KTM to jest co? 450? A beta? 390. Jeździłem 390, ale zwykłą. To ma też depnięcie. To jest kurwa dla mnie za mocne, ja tam nie ogarnię. Naprawdę. Trzeba, bo jest nagrywane, to mów sobie. Nie, ale mówię prawdę.
390 mocna. Nie, mi on pasuje, kurwa, bo jak ja jeździłem CRF-ą 250, to dla mnie to jest, kurwa, zwinność właśnie CRF-y, ale pizda jest zupełnie inna i taki, kurwa, no ta zawiecha rozumiem. No. Ja teraz, jakieś dobre dwa tygodnie temu, naprawdę, z czwórki wywaliłem go na koło z gazu, bo idzie przy 70 na godzinę, to już jest przetestowane i wypieprzył mi spod dupy. O kurwa, nie trzymałeś nogami motocykla. Nogami motocykla, ale też hamulce, nie? No. Chyba jeden do tyłu. Daniel lubi takie duże pojemności. Nie, Daniel? Cenzura nie będzie w stanie tego nie wyciąć. Nie będzie, nie ogarnie tego cenzura. I powiem szczerze, że i tak mocny motocykl, bo, on się, bo połamała się tylko ta czasza. Właśnie licznik się połamał, bo to jest drugi, on, ja mam dopiero 10 motogodzin, nie, 5 motogodzin na nim. Słabe te liczniczki, kurwa, coś. Słabe, tam. Mi nie działa, nie, w mojej. Ja mam 350. Aha. Taką samą, tylko że RR, nie? No, no, no. Nie ten racing. Tak, tak, tak. I powiem szczerze, że dziadostwo te liczniczki. A ja tak go generalnie tylko miałem, po, żeby motogodziny mi liczył, ale mam dołożony ten drugi. Aha, ale ten drugi to jest tam. To jest takie oszustwo, nie? Oszustwo. Nabija ci więcej niż potrzeba. Niż potrzeba, no. O. Bo to pod świecę masz podpięte. Jo, kurwa, ćma się, nie ta guma zasada. Nie ma to jak enduro, nie? Tak z rana. Ale to już jest po obiezie. Oj, dobra, przebieram się. To co, to jakby co, to do zobaczenia tam. Wszystkiego dobrego. W lesie, nie? Oczywiście. Znowu. Czyli jak jadę, to cały czas trzymam go tu z tyłu. Tak, ty musisz tu, to musi być wytarte. Pan szkoleniowy jest, kurwa. Ja nie mam mojego motoru, no to musisz mieć wytarte. To. Okej. Okay. On ma 10 motogodzin, to nie będzie wytarte. To zaraz ci pokażę. No, no, no. Sekundę, biorę kask. No. Kurwa, dobrze. Tego drona nie bierzemy, nie? Nie. Ale ci powiem, że zmulona jest. No właśnie, jakaś taka, nie? A czemu? Nie wiem. Od mojego jeżdżenia pewnie. Strasznie zmulona. Znaczy tu, bo jest mapa ta włączona, słabsza. Ja na tej słabszej jeżdżę, nie? Mogę spróbować na tej niebieskiej. Spróbuj na tej mocnej. Hamulce to masz brzydpa, nie? Ja nie mam takich. Ale ty ją wyzywasz. Ale żeś teraz... Ale poszedł, jeny. To jest dopiero Opel. Dwulitrowym Oplem zasuwamy. Jest dobrze. Musiałem kamerę włączyć, bo Daniel nic nie gada do mnie, nie? Mówi, że jakieś pale tylko będzie wbijał, jak przyjedzie. Nie wiem, o co mu chodzi tak dokładnie. Pojeździliśmy trochę. Wyjeździliśmy się. Ja to mam pecha, policja mnie zatrzymała. Ale spoko było. Nie, Daniel? Wszystko wyszło dobrze. Dobry policjant, też motocyklista. Paliwa mi zabrakło w jednym motorze, naprawdę. No, naprawdę. No, my już wracamy. Wjechaliśmy na autostradę i spoko, lecimy na haps. Na raz, jo. Siema, Daniel. Siema. Nara.